Witajcie. Na samym początku zachęcam was wszystkich do subskrypcji kanału. Wiele się dzieje, słuchajcie. Przyjadę na Ukrainę. Tak, słuchajcie. Nie przesłyszeliście się. Jedzie dwóch chłopaków i jedzie dziewczyna. I obiecałem im, że po nich wyjadę. Zabiorę ich do siebie. Póki co, słuchajcie. Oj, cały czas szybko, szybko, nie ma czasu. Pędem, pędem, rozpędem. Czy ja nie wiozę jakiś łubianek przypadkiem? Nie. Dobra. Widzimy się później w trasie. Hej. Witajcie, kochani. Słuchajcie, wracam. Czekajcie, przyciszę radio. Nie wiem, czy będziecie mnie coś widzieć, czy w ogóle coś będziecie widzieć przez kamerkę. Wracam właśnie z Ukrainy. Zawiozłem, znaczy z Ukrainy, no prawie z Ukrainy, bo byłem na przejściu granicznym w Medyce. Zawiozłem ludzi już tutaj do siebie, na drugie gospodarstwo. No, przywiozłem trzy fajne młode osoby, zobaczymy jak tam będą się, jak tam będzie to wyglądać, ta ich praca. Słuchajcie, dostałem godzinę temu telefon. Nie wiem, czy to mówić w ogóle i puszczać w sieć. Nie będę mówił, co się dowiedziałem. Nie sprzedaję jabłek prosto z pola. Słuchajcie, ze względów ekonomicznych. Te ceny, które oni proponują, to jest jakiś, kurwa, śmiech. To jest takie... Kiedyś to mówił Cybulak, wiceprezes Związku Sadowników, tak? Czy tam sekretarz, nie wiem kim on tam jest dokładnie. To takie cena, no upodlenie ludzi to jest teraz. Jeszcze brakuje, żeby... My jesteśmy teraz sadownicy w takim potrzasku. Tak jak ta mysz, Tom i Jerry była taka bajka, tak jak ta mysz. Jesteśmy między dziurą, kotem a pułapką. My nie mamy wyjść. Albo sprzedamy to po skandalicznie niskich cenach, jabłko deserowe, które mamy. Albo schowamy i Bóg wie, co dalej będzie. Albo je wysypiemy na przemysł, o ile zakłady nie zrobią jakiejś super ekstra ceny w następnym tygodniu. Nie wiem. Nie będę mówił cen, bo nie warto. Nie chcę psuć, nie chcę lać po prostu miodu na uszy tych pseudo handlarzy, którzy żywią się tylko kosztem nas, sadowników. To, co oni nam proponują, to jest poniżej pasa, słuchajcie. To nawet się, kurwa, nie opłaca tych ludzi brać i rwać tego jabłka. No nie opłaca się. No sorry, ale no jestem deka poddenerwowany. Wszyscy handlarze, co to? Oni nic nie mają z tego. Oni po prostu 5 groszy mają z kila i ich to nie interesuje. I oni mają tyle roboty, że oni w ogóle nie wiedzą, po cholerę jasno to jabłko kupują. Jak nie wiesz, po co kupujesz i masz z 5 groszy ci mało, to się nie zajmuj tymi, nie upadlaj ludzi. Nie opłaci wam się kupować za 5 groszy i robić przerzutów, to nie kupujcie. Nie kupujcie. Jak wam się nie opłaci? Nikomu się nikt zwiać nie opłaci. U nas do skupów dokładają, skupiarze do pośrednicy dokładają, co kupują jabłka przemysłowe, ich samochody coraz nowsze latają. Kurwa, każdy dokłada. Aby sadownik nie dokłada. Bo jak se weźmie, kupi samochód na kredyt, to każdy go wytyka palcem, bo on ma nowy samochód. Noż cholera jasna. Co za proceder teraz jest? Jak se kupi pośrednik nowe auta, to może, bo on zarabia. A jak se człowiek, kurwa, uciuła i kupi coś nowego, to nie może. Bo później nie może narzekać. Po tym roku, jeżeli się coś nie zmieni. Dobra, kończę tę filozofię, kurwa, bo i tak zostanę zjechany równo pewnie. Jadę już i kładę się spać. Nie wiem, czy ja się położę w ogóle, bo po prostu ja za jabłek nie zacząłem rwać, a cena jest już poniżej pasa. Bo Gala Mast to się nie... To jest w ogóle... to jest, nie jest jabłko, nie? Bo paskowane trzeba mieć to. Egipcjanie nie chcą płacić. Jak ja jeszcze słyszę głupoty? Co ja jeszcze nie słyszę, słuchajcie, za durnoty? A to Egipcjanie nie chce płacić, a to jak już by chciał płacić, to nie masz takiego jabłka. A to jak już masz takie jabłko i ten Egipcjanin chce płacić, to nie masz jakości, a może nieopryskane belisem, albo już jak wszystko jest, jest niedziela i albo cokolwiek, no. Kończę, słuchajcie, zastanówmy się, co robimy. Nastąpiła zmiana pogody.
przyszły opady, o których wcześniej już wiedziałem, w zasadzie wszyscy wiedzieli. Tak samo jak zmiana pogody nastąpiła, tak samo u mnie zmiana planów. Słuchajcie, u mnie co dzień coś innego. Wczoraj ostatni dzień rwaliśmy malinę w pudełka, bo teraz będziemy na pewno po tych deszczach kilka razy przerywać malinę w koszyki. A jeszcze nie zacząłem rwać gali, kolejna obniżka. Słuchajcie, co za tym idzie, u mnie zmiana planów. No słuchajcie, za 60 groszy to ja jabłka oddawał plus VAT. Nie będę jeszcze gali. To jest kurwa kpina. To po prostu wykorzystywanie ludzi, no i tyle w temacie. Dobrze, że trochę malin mam, to nie ukrywam, że malinami się będę podpierał finansowo, a jabłka schowam. Niczym nikt nie ryzykuje. Dobra, słuchajcie. Jadę z malinami na skup. Jadę sprzedać. Jadę później z dziewczynami do miasta z Ukrainy na jakieś tam zakupy. Jeszcze ktoś mi powie, że może nie szanuje ludzi. Kurde, przychodzą do mnie, kiedy chcą, jadą, gdzie chcą. Siadam, jadę z nimi i koniec. Dobra, słuchajcie. Widzimy się później. Hej. No hej, witajcie. Mówię, zajdę w maliny, zobaczę, co tu się dzieje. Jutro jest niedziela. No ale chyba nie będziemy mogli sobie pozwolić na świętowanie. Bo tu nikt nie chodzi o to, żeby świętować i żeby się dorabiać w niedzielę, ale po prostu musimy to ściągnąć jutro z krzaka. Ale piękna malina teraz się zrobiła, gruba. Wiecie co, tak szczerze to czasami się przechodzę w pole, bo tu nie ma żartów. Wiem, że tu nie ma jakichś złodziei, ale lepiej czasami w ogóle skontrolować, co się dzieje na polu. No kiedy to było rwane? Przedwczoraj było rwane. Stąd i się bielą. No jest, jest. Towaru trzeba tu wchodzić. Szkoda mi tego wyrzucać. Znaczy wyrzucać. Szkoda mi tego rwać, powiem wam na skup. Bardzo mi szkoda. Słuchajcie, tak sobie ostatnio myślę o tych jabłkach. To z tymi jabłkami robić. To jest zapotrzebowanie na koncentrat. Zrobiło się teraz trochę ssanie, słuchajcie, z tego co mi tam znajomy mówił. Zrobiło się ssanie, wiecie dlaczego? Przetwórnie się pozamykały same na jakiś czas, bo robiły jakieś inne rzeczy śmieszne. Teraz drugi dzień deszczu. Jutro niedziela, nikt tam raczej zbierał nie będzie. To jest 3 dni brak dostaw. Wszędzie baseny są puste. Normalnie to powinno być, że te ceny powinny w tygodniu pójść do góry. Jedno jest pewne, że zależy w tym roku przetwórniom na kupnie surowca, ale zależy też im na kupnie surowca w jak najniższych pieniądzach. I to od nas zależy, czy sprzedamy im w tych najniższych pieniądzach, czy coś na tym zarobimy. Także tutaj już naprawdę ten rok zależny jest od nas. Czy my zarobimy, czy nie. Na paracie to wygląda, że jest jasna ta malina. Ale kurde, zgrubiała ostatnio. Zgrubiała. Najładniejsza malina jest teraz. Słuchajcie. Najładniejsza malina. Ale mokro. Już mi buty przemokły. Żeby trochę jabłko chciało płacić w tym roku, to by to jakoś było. Zawsze coś jest nie tak. Jak te rolniki narzekają, nie? Pewnie sobie niektórzy pomyślą. Maliny drogie, a one narzekają. Co z tego, że w tym roku są maliny drogie, jak ty? Drogie maliny to jest kłopot na przyszły rok. Będzie. I tyle będzie w temacie. Życzę wam miłej niedzieli, słuchajcie. Dzięki za oglądanie. Sorry za przekleństwa w odcinku dzisiejszym, ale siła wyższa. Czasami trzeba odreagować. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.